Witam Państwa serdecznie z mojego pokoiku na naszym kanale. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić świadectwem, jakie złożył jeden z widzących w Medjugorje. Pamiętajmy, że fenomen objawień w Medjugorje Watykan wciąż bada. Watykan zgodził się na pielgrzymki do Medjugorje. Do Medjugorje pielgrzymują kardynałowie, biskupi. Ale to o tym mówiliśmy w oddzielnym materiale. Kardynał Szymburn z Wiednia nazwał Medjugorje konfesjonałem świata. Ci z Was, którzy byli w Medjugorje, myślę, że potwierdzają, podzielają tę opinię wybitnego kardynała z Wiednia. Ale dziś dla mnie książka bardzo ważna, bardzo osobiście ją traktuję. Może kiedyś będzie czas, żeby o tym opowiedzieć. Wywiad, jakiego udzielił Jakub, jeden z widzących z Medjugorje, w rozmowie z ojcem Liviem Fanzagą. Pamiętacie ojciec Livio Fanzaga? Bardzo często się tutaj pojawia w kontekście Medjugorje. Jest to kapłan, kiedyś dyrektor włoskiego Radia Maria. Nie mylić z Radiem Maria, Radio Maria. Nie wiem, czy do tej pory pełni tę funkcję, ale zostawmy może ojca Livio Fanzagę, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o fenomen objawień w Medjugorje. Jakub, jeden z widzących z Medjugorje, udzielił dość obszernego wywiadu, powiem Wam szczerze, że bardzo długiego wywiadu, w którym bardzo szczerze opowiada o Medjugorje. Między innymi dzieli się z ojcem Livio Fanzagą w tej książce, która jest już w sklepiku mocsłabości.pl, Moje życie z Maryją. Książka nie tylko wakacyjna, dla mnie bardzo osobista, ale to może jeszcze będzie czas, żeby o tym opowiedzieć. Dzieli się tym wszystkim, co usłyszał od Marii, co spowodowało, że jego życie się zmieniło, ale też dzieli się tym wszystkim, czego doświadczył. Maria wprowadziła Jakuba, uwaga, do nieba. Pokazała mu niebo. Tak jak wielu innym świętym, mistykom. Jakub nie jest mistykiem, nie mówi o sobie, że jest mistykiem, absolutnie. Co więcej, Jakub widział również czyściec, tutaj też ta wizja czyśćca jest opisana, opisuje swoją relację z Marią, opisuje to między innymi, jak Maria wygląda, również w tej książce opisuje 10 tajemnic medjugorjańskich, takich bardzo, można by powiedzieć, sensacyjnych, ale one przecież odsyłają, tak jak całe Medjugorje, nas do Pisma Świętego. I powiem tak, jeżeli czytamy Pismo Święte, jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli żyjemy Słowem Bożym, to objawienia maryjne zawsze będą dla nas takim dowodem na to, że Słowo Boże rzeczywiście działa w ludzkim życiu i sprawdza się w ludzkich sercach, że faktycznie Słowo Boże jest Słowem Życia. I żeby nie gadać tyle, tę książkę wrzucam do sklepiku mocsłabości.pl. Chciałem Wam przeczytać, o czym jest, słuchajcie, w skrócie ten wywiad. No, Jakub między innymi opowiada o tych i innych tajemnicach medjugorjańskich, między innymi dość szczegółowo opowiada o trzeciej tajemnicy, ale także opowiada właśnie o wizji nieba, o wizji czyśćca. Tak trochę tutaj szyję, że tak powiem, czas, przeglądając ten wywiad, ponieważ ja go w całości jeszcze nie przeczytałem. Jestem w trakcie czytania objawienia Dzieciątka Jezus, objawienie Jezusa w Wielki Piątek. I myślę, że dzisiaj sobie i w całości Wam przeczytam. Zatrzymamy się na takim podrozdziale, czy też właściwie rozdziale. Właściwie ta książka nie ma rozdziału, bo to jest jeden długi, długi wywiad. Radość nieba. Jezu, gdzie ten gucio wszedł? Pod sam, słuchajcie, sufit. Otóż, krótko. Zaczynamy. Ojciec Livio Fanzaga pyta Jakuba: co zobaczyłeś w raju? Jakub, wchodzimy w tę ogromną przestrzeń. Ojciec Livio, w ogromną przestrzeń?
Jakow, tak, niezwykle piękne światło, wewnątrz którego można zobaczyć ludzi. Pamiętacie te opisy nieba z książki Niebo? Pamiętacie opisy nieba ojca Dolindo Urłotolo? Pamiętacie opisy nieba z książki Kiedy umrę, chcę iść do nieba? Wszyscy oni mówią o niebie. Pamiętacie, co mówiły dzieci fatimskie, opisując moment, kiedy Maria przychodziła podczas tych 6 miesięcy od maja do października 1917 roku, że przyjście Maryi poprzedzało białe światło, którego kolor trudno było po ludzku zdefiniować. No właśnie, Jakow widzi w niebie ludzi, można by powiedzieć cały tłum ludzi. Ojciec Livio pyta, czy raj jest zatłoczony? Jakow odpowiada, tak, tam jest bardzo wielu ludzi. I tutaj myślę, że powinniśmy się zatrzymać. Nie znam statystyk, Kościół też ich nie ma. Ale na mój jakby mały móżdżek, wydaje mi się, że to jest głupie, może nie powinienem tego mówić, to są takie dociekania ludzkie, ale to jest przecież nadzieja chrześcijańska. Wydaje mi się, że więcej ludzi jest w niebie niż w piekle. Tak się zdarza, że od kilkunastu lat na przestrzeni tego czasu na polskim YouTubie, w polskiej przestrzeni kościelno-ewangelizacyjno, że tak powiem, YouTubeowej, pojawia się dużo materiałów poświęconych piekle, prawda, że większość ludzi po śmierci idzie do piekła, że piekło. Tymczasem niebo jest zatłoczone, tak mówi Jakow. Ojciec Livio, co za szczęście, że tak jest, że tam jest wielu ludzi. Jakow, ludzi, którzy byli ubrani w długie szaty. Ojciec Livio, szaty, czyli długie tuniki? Jakow, tak, ludzie śpiewali. Było ich bardzo wielu. Ojciec Livio, co śpiewali? Jakow, śpiewali pieśni, ale nie zrozumieliśmy o czym. Zrozumieliśmy, ponieważ nie tylko jego Maria do nieba wprowadziła. Ojciec Livio, wyobrażam sobie, że dobrze śpiewali. Jakow, tak, to były bardzo piękne głosy. Ojciec Livio, bardzo piękne głosy. Zobaczcie, jaka to jest prosta rozmowa. I to myślę, że to jest jakby dowód na to, że nie ma tu kombinacji, że nie ma opowieści sensacyjno-apokaliptycznych. Zobaczcie, jaka to jest prostota przekazu. Ale sami ocenicie. Jakow, tak, bardzo piękne głosy. Jednakże to, co uderzyło mnie najbardziej, to właśnie ta radość, jaką widziałem na twarzach tamtych ludzi. Ojciec Livio, na twarzach ludzi widać było radość. Jakow, tak, radość na twarzach ludzi. I to jest taka radość, jaką czujesz w swym wnętrzu, ponieważ dotychczas mówiliśmy o strachu, ale kiedy weszliśmy do raju w tamtej chwili, czuliśmy tylko radość i pokój, jakie można odczuwać w raju. Mówili o strachu, ponieważ wcześniej Jakow... O, tu jeszcze jest wcześniej, zabieram cię, żebyś zobaczył raj. To jeszcze wcześniej, słuchajcie, Maria. Tu jeszcze jest wcześniej o niebie. O, patrzcie, nie zauważyłem tego. Ale Maria też pokazała Jakowowi straszne wizje. No ale dobra, nie będę, to wszystko jest w tej książce, to jakby... No. Ojciec Livio, również i ty czułeś to w swoim sercu? Tak, ja też czułem to w swoim sercu. Ojciec Livio, ach, zatem w pewnym sensie, posmakowałeś trochę raju. Jakow, posmakowałem też tej radości, tego pokoju, jaki odczuwa się w raju. Z tego powodu za każdym razem, kiedy pytają mnie, jaki jest raj, nie za bardzo mi się podoba, żeby o tym mówić. Ojciec Livio, to coś nieopisanego. Jakow, dlatego uważam, że raj to tak naprawdę nie jest to, co widzimy na własne oczy. Ponieważ oczy nie widziały i uszy nie słyszały, co Pan Bóg dla nas przygotował, tak mówi święty Paweł. Ojciec Livio, to interesujące, co mówisz. Raj, mówi Jakow, to jest to, co widzimy i czujemy w naszych sercach. I teraz mamy tutaj taką interpretację biblijną w tej książce, również mamy w przypisach takie interpretacje biblijne, dodatki jakby odnośnie, znaczy w kontekście nauki Kościoła katolickiego. Jakow, to jest komentarz, jest doskonale świadomy faktu, że Matka Boża w taki sposób pokazała raj, a następnie czyściec i piekło, też w tej książce są te wizje, w jaki my, którzy wciąż jeszcze żyjemy w słabym ciele, jesteśmy w stanie zrozumieć i zobaczyć. Te obrazy niekoniecznie należy brać dosłownie, ale raczej powinno się je interpretować w ich wymowie symbolicznej. Po prostu, dopóki jesteśmy na ziemi, nie zobaczymy piekła takie, jakie jest naprawdę, ani czyśćca, ani niebo, nikomu piekła, a też czyśćca nie życzymy.
Jeżeli ktoś otrzymuje taki dar, otrzyma wizji nieba, piekła, czyśćca, no to są, pojawiają się tam pewne metafory, symbolika, żeby człowiek był w stanie za pomocą tych instrumentów ludzkich popsutych, naszych oczu, oczu wiary, oczu serca, nasza wiara też jest popsuta, bo wciąż potrzebuje umocnienia, żeby mógł jakoś to niebo zobaczyć i opisać. I dalej komentarz. Niezmierna przestrzeń ma wskazywać, że jesteśmy poza granicami skończoności i że weszliśmy w świat tego, co nieskończone. Pamiętacie, Jakub mówił, że jest ogromna przestrzeń. Mam tutaj wyjaśnione od strony teraz biblijnej. Posłuchajcie. Światło przywołuje Bożą obecność, która nas otacza. Wielka liczba zbawionych, prawda, Jakub mówił o tłumie, przypomina niezmierny tłum, o którym mówi Apokalipsa. Pieśń wyraża modlitwę i chwałę Boga, która przeciwstawia się bluźnierstwom piekła. Pokój i radość na obliczach bardzo dobrze oddają koncepcję szczęścia wiekuistego, które sprawiedliwi otrzymują jako nagrodę. Wizja piekła jest przerażająca, jest rzeczywiście odwrotnością radości i oddawania chwały. Jakow bynajmniej nie umniejsza znaczenia tego, co ukazała Maryja, jednakże to nie dzięki oczom, ale dzięki sercu zobaczył raj w prawdziwym wymiarze. To właśnie dzięki sercu zakosztował odrobinę tej Bożej radości raju, której zapowiedź otrzymujemy już tutaj na ziemi, jeśli otwieramy się na łaskę Boga. Teraz chcę się odwołać do waszych świadectw, którymi się często dzielicie w komentarzach, czy tutaj na kanale, czy na TikToku, czy na Facebooku, na Instagramie. Bardzo często piszecie, że... I to jest ciekawe. Po przyjęciu Komunii Świętej odczuwacie taki pokój, spokój, pewność serca, pewność jakby raju. Bardzo często o tym mówicie, że no, doświadczacie tej naprawdę realnej obecności Boga po przyjęciu Komunii Świętej. Zobaczcie, czyli po zjednoczeniu z Bogiem, a raj jest zjednoczeniem z Bogiem. Eucharystia, na którą spoglądamy przez serce, jest właśnie takim przygotowaniem, czy też no po prostu pokarmem na drogę do nieba, przygotowaniem do raju. Ojciec Livio Fanzaga mówi tak. To świadectwo wydaje mi się wyjątkowe i bardzo głębokie. W rzeczy samej Bóg musi dostosować się do słabości naszych cielesnych oczu, natomiast to właśnie w sercu może nam objawiać najbardziej wzniosłe aspekty świata nadprzyrodzonego. Jakow mówi tak. To, co czuję się w swym wnętrzu, to rzecz najważniejsza. Dlatego nawet gdybym chciał opisać to, co odczuwałem w raju, nigdy nie mógłbym tego dokonać, ponieważ nie do opisania jest to, czego doznałem w moim sercu. Ojciec Livio. Zatem raj nie tyle był taki, jakim go zobaczyłeś, ile raczej taki, jaki dzięki łasce odczułeś w swoim wnętrzu. Jakub. Taki, jaki odczułem. Oczywiście. Ojciec Livio pyta, a co poczułeś? Jakow mówi, niezmierną radość, pokój, chęć pozostania, bycia tam na zawsze. To taki stan, w którym nie myślisz o niczym i o nikim innym. Czujesz się spokojny pod każdym względem. To niewiarygodne doświadczenie. I mamy tutaj, słuchajcie, komentarz biblijny do tego zdania. Tutaj Jakow stara się opisać egzystencjalny stan, w którym dany człowiek jest wyzwolony od wszelkiej obawy, troski i niepokoju. Apokalipsa opisuje tę samą rzeczywistość przy pomocy słynnych słów. Śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już dotąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Apokalipsa 21:4. Maryja w swoich przesłaniach wielokrotnie wspominała o raju, nie opisując go, ale mówiąc, że w niebie jest radość, jakiej możemy doświadczyć z wyprzedzeniem już teraz, w pielgrzymce życia, kiedy kroczymy po drodze zbawienia. Kiedy się czyta przesłania Matki Bożej Królowej Pokoju z Medjugorje, to większość z nich jest pełna nadziei, radości. Mówię większość, ponieważ są też takie, które nas ostrzegają, które są upomnieniami, ale w większości Maryja dzieli się z nami swoją radością. Mówiąc krótko, Maryja nas w tych objawieniach nie straszy, tylko mówi o miłości i zachęca do miłości. Ojciec Livio mówi tak, a przecież byłeś dzieckiem, kiedy widział raj. Byłem dzieckiem wtedy, tak, odpowiada Jakow, ale wszystko to odczułeś? Tak, mówi Jakow. A co powiedziała Maryja? No i teraz ciekawe, Jakow odpowiada.
Maryja powiedziała, że do raju idą ludzie, którzy pozostali wierni Bogu. I to właśnie dlatego, kiedy mówimy o raju, możemy teraz przywołać to przesłanie Maryi, która mówi: przyszłam tutaj, żeby ocalić was wszystkich i któregoś dnia zabrać was wszystkich do mojego Syna. Pamiętajmy, żaden człowiek nie został stworzony przez szatana. Wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Boga i dla wszystkich ludzi jest przygotowane miejsce w niebie. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli poznać tę radość i ten spokój, mówi Jakub, jaki czuje się w swym wnętrzu. W raju doświadcza się tego spokoju i wszystkiego, co Bóg może nam dać. I mamy znowu tutaj komentarz, może już całego nie będę pisał. Przepraszam, czytał, ale fragment z tego komentarza. Dziś ludzie stracili tę perspektywę nieba i Matka Boża sięgnęła po doświadczenie tak silne i wyjątkowe w swoim rodzaju, żeby przypomnieć nam o tym, co istotne. Zbawienie wszystkich dusz i zaprowadzenie ich do raju to również powód, jaki podała Maryja, aby wyjaśnić swój długi pobyt pośród nas. Dlaczego Maryja tak bardzo długo, już ponad 40 lat, objawia się w Medjugorje? Ponieważ w ten sposób chce dać, że tak powiem, szansę, działając w imieniu Boga, wszystkim ludziom, bo dla wszystkich ludzi jest niebo. To wyjaśnia to powtarzanie ciągłe o niebie, powtarzanie ciągłego wezwania do nieba. Wyjaśnia, dlaczego objawienia w Medjugorje trwają tak długo, ponieważ Maryja chce, że tak powiem, trafić do wszystkich ludzi. Do wszystkich ludzi. No i słuchajcie, dalej czytamy. Ojciec Livio pyta: posłuchaj, Jakub, czy w raju widzieliście Boga? Nie, mówi Jakub. No bo to była wizja, prawda? Nie, to nie było po śmierci Jakuba, że tak powiem, a dopiero po śmierci Boga będziemy mogli oglądać. Ojciec Livio odpowiada: czuliście tylko jego radość i jego pokój. Jakub mówi: oczywiście. Ojciec Livio: radość i pokój, jakie Bóg daje w raju. Jakub mówi: oczywiście, a po tym... Ojciec Livio: czy byli tam również aniołowie? Jakub: ja ich nie widziałem. Tak może trochę denerwować. Jakub: powiedz coś więcej. Ale zobaczcie, Jakub nie koncentruje się na tym, co zewnętrzne. To jest dojrzałość wiary. Ojciec Livio mówi tak: ty ich nie widziałeś, czyli aniołów, ale Wicka mówi, że w górze byli mali aniołowie, którzy latali w powietrzu. Spostrzeżenie absolutnie słuszne, zważywszy na to, że w raju są również aniołowie. Tyle tylko, że ty nie zwracasz zbytniej uwagi na szczegóły i od razu zmierzasz w stronę tego, co istotne. Zwracasz większą uwagę na doświadczenia wewnętrzne niż na rzeczywistości zewnętrzne. Kiedy opisałeś Maryję, bo jest tu też opis, jaki Jakub nam daje, jak wygląda Maryja, odniosłeś się nie tyle do cech zewnętrznych, chociaż one też są tutaj, ale od razu podchwyciłeś jej postawę matki. W ten sposób, jeśli chodzi o raj, twoje świadectwo dotyczy przede wszystkim doświadczenia wielkiego spokoju, niezmiernej radości i pragnienia pozostania tam. No i teraz tutaj mamy taką szczegółową... Zobaczcie, teraz parę będzie takich zdań, wymiana zdań między Jakubem, ojcem Livią z Fanzagą. Jakub będzie prezentował naprawdę szczegółową wiedzę teologiczną, chociaż teologiem nie jest, chociaż nigdy teologii nie studiował. Posłuchajcie. Ojciec Livio pyta: zatem Jakub, co jeszcze możesz powiedzieć o raju? Jakub: o raju? Nic więcej. Ojciec Livio: posłuchaj, Jakub, kiedy widzisz Maryję, nie czujesz już wtedy odrobiny raju w swym sercu? Jakub: tak, ale to coś innego. Zobaczcie, Jakub wskazuje, że Maryja jest piękna, Maryja jest matką Syna Bożego, Maryja jest tą, którą Pan Bóg nam daje, ale Maryja nie jest Bogiem. Maryja nie jest, że tak powiem, rajem. Bóg jest rajem, ponieważ życie w niebie jest zjednoczeniem z Bogiem i również w tym raju razem z nami jest Maryja, święci i błogosławieni. A zatem ta radość raju, którą się czuje w sercu, jest o wiele większa niż radość, kiedy spotyka się Maryja. Albo można powiedzieć tak jak Jakub, to coś innego. Ojciec Livio: ach tak. A na czym polega ta odmienność? Jakub: jak powiedzieliśmy wcześniej, Maryja jest matką. W raju nie czujesz tego rodzaju radości, ale coś innego. Ojciec Livio: masz na myśli inną radość? Jakub:
odczuwa się inną radość, odmienną od tej, której doświadcza się, kiedy widzi się Maryję. Zobaczcie, Maryja nie jest Bogiem. Jest bardzo ważna, ale Maryja nie jest Bogiem. Jakub tego doświadczył. Nie jest teologiem, ale z doświadczenia czuje, że radość raju jest większa niż radość spotkania z Marią, co nie oznacza, że radość spotkania z Marią jest jest czymś gorszym. No, rozumiecie, o co mi chodzi. Ojciec Livio pyta: jakiej radości się doświadcza, gdy widzi się Maryję? Jakub mówi: to radość matki. Ojciec Livio: jaka natomiast jest radość w raju? Większa, mniejsza czy równa? No, ojciec Livio jest dość taki w tych pytaniach skrupulatny. Jakub odpowiada: dla mnie to radość większa. Ojciec Livio: ta w raju jest większa. Jakub: większa w raju. Dlatego uważam, że raj to coś największego, co można otrzymać. Jednakże również Matka Boża przynosi ci bardzo wielką radość. To dwa odmienne rodzaje radości. I teraz mamy tutaj znowu komentarz. Powinniśmy być wdzięczni Jakubowi, że dzięki łasce Maryi tym opisem, prostym, ale wyjątkowym w swym rodzaju, pozwolił wszystkim, którzy go słuchają, posmakować odrobinę tej radości, jaką Bóg przygotował dla nas w raju. Nikt nie może opowiadać takich rzeczy, jeśli ich nie doświadczył. Nic w takim wielkim stopniu nie przydaje wiarygodności objawieniom jak tego typu świadectwa. W rzeczy samej takie rzeczy można przekazywać tylko wtedy, jeśli usta przemawiają z obfitości i pełni serca. O ile wiem, to pierwszy raz, kiedy Jakub publicznie przedstawił tego typu świadectwo na temat zaświatów. No i to świadectwo, które Jakub po raz pierwszy przedstawił, jest właśnie w tej książce. Ta książka, ją wrzuciłem do sklepiku mocsłabości.pl, no bo może się komuś, że tak powiem, przyda. Ojciec Livio rzecze tak. To dwa odmienne rodzaje radości, ale radość raju to właśnie radość Boża, która rodzi się z oglądania Boga twarzą w twarz. Wam została ona dana w formie zapowiedzi, w takiej mierze, w jakiej mogliście ją znieść. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że w licznych tekstach mistycznych, które przeczytałem w czasie mojego życia, nigdy nie spotkałem opisu raju w słowach tak wzniosłych i poruszających, chociaż przepełnionych najwyższą prostotą i naprawdę zrozumiałych dla wszystkich. Dobrze, Jakub, teraz idźmy zobaczyć czyściec. Zatem wyszliście z raju. Jak to się stało? Czy Maryja wyprowadziła was stamtąd? Jakub mówi: tak, tak, i znaleźliśmy się. Ojciec Livio: przepraszam cię, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy raj to według ciebie miejsce? Jakub: tak, to jest miejsce, ojciec Livio, miejsce, ale nie takie jak na ziemi. Nie, nie, miejsce nieskończone, ale nie jest takie jak jakieś nasze miejsca tutaj. To coś innego. To coś zupełnie innego. No i rozpoczyna się wizja czyśćca. Później rozpoczyna się wizja piekła. Tutaj mamy zdjęcie Jakuba, są też w tej książce zdjęcia. Bóg nie chce piekła dla nikogo, czy trudno się zbawić, modlić się sercem. Słuchajcie, jedno to ta książka, Moje życie z Maryją, ale jeszcze jedno. Vittorio Messori, opinie o Maryi, fakty, poszlaki i tajemnice. Książka, która jest tutaj ze mną już półtora roku i nie miałem czasu, żeby się nią z wami podzielić. Znaczy nie chodzi o książkę, ale w związku z tym, że będę z niej czytał, zobaczcie, taka Gucio troszeczkę nadszarpnął tutaj, prawda, przez ten czas, no, zakładkę. Opinie o Maryi, dość gruba książka, Vittorio Messori, no, myślę, że większość z was kojarzy tego wybitnego watykanistę. Książka potężna, do której wprowadzenie napisał ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Dziś ją wrzuciłem, bo wcześniej nie było czasu. Tutaj mamy, słuchajcie, na temat objawień maryjnych. No, nie wiem, rozdziałów jest kilkadziesiąt. O apokalipsie, o końcu świata, prawda? No, dobra, nie będę tutaj jakby się zgłębiał w szczegóły, może jeszcze do tej książki kiedyś wrócimy, ja ją wrzucam do sklepiku mocsłabości.pl, a jest tutaj taki rozdział zatytułowany Różaniec i nie tylko. O tym, jak ważne są objawienia maryjne i w jaki sposób właściwie rozumieć objawienia maryjne. Vittorio Messori w opiniach o Maryi zapisał tak. Przyglądając się najbardziej spektakularnym objawieniom minionego stulecia,
Można odnieść wrażenie, że do spotkania z Matką Bożą wybierane były dzieci albo nastolatki i że częściej były to osoby płci żeńskiej niż męskiej i zwykle wywodziły się z bardzo ubogich rodzin. Nierzadko byli to pastuszkowie lub pasterki. Wierzyli w to także uduchowieni pisarze pokroju Joris Karla Huysmansa. Ten ostatni, nawróciwszy się na katolicyzm, opublikował w 1906 roku książkę zatytułowaną Le Foule de Lourdes, która miała być odpowiedzią ludzi wierzących, i to chwilami bardzo ostrą, na obrazoburczą publikację niegdysiejszego mistrza naszego konwertyty Emila Zoli. Huysmans napisał w swojej książce, że gdy w 1830 roku Matka Boża postanowiła objawić się w Paryżu przy Rue du Bac, nie znalazłszy tam żadnej pasterki, bo przecież nie ma ich w dużych miastach, postanowiła wybrać prostą wiejską służącą, która wstąpiła do nowicjatu bez żadnego posagu, a zawsze przecież posługiwała się osobami prostymi i ograniczonymi. Wygląda na to, że takie postrzeganie osoby, której objawiła się Matka Boża, jest zwykłym stereotypem. I to jest ciekawe. Nie zawsze musi to być młoda, uboga osoba płci żeńskiej. No mamy przykład Jakowa, prawda? Choć często tak właśnie się działo, a wyobrażenie to często nie odpowiada prawdzie. Wiele lat temu ojciec Giuseppe Besutti, jeden z największych włoskich mariologów, postanowił zbadać ten aspekt problemu. Zakonnik przeprowadził dokładne dochodzenie w sprawie objawień maryjnych, które były przyczyną powstania 190 najstarszych włoskich sanktuariów maryjnych. Z badań wynikało, że wśród wizjonerów było tyle samo kobiet, co mężczyzn, że dorosłych było więcej niż dzieci i że żadna klasa społeczna nie została w szczególny sposób przez Marię wyróżniona. Wizje mieli nie tylko słudzy, ale również osoby szlachetnie urodzone, nie tylko biedni chłopi, ale także zamożni mieszczanie. Niemniej większość tych osób należała do warstw ubogich. Dochodzenie ojca Bezuttiego dotyczyło wyłącznie włoskich objawień, również tych bardzo odległych w czasie. Podobne rezultaty uzyskał amerykański instytut zajmujący się badaniami z zakresu socjologii i religii, kierowany przez Michaela Carlola. Amerykańscy uczeni przeanalizowali 100 przypadków objawień, które miały miejsce w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa i objęli swym zasięgiem wszystkie europejskie kraje. Okazało się, że uczestnikami maryjnych spotkań w 58 przypadkach byli mężczyźni, a 62 osoby miały ponad 80 lat. Ponad 18 lat. 80, już pojechał. Ponad 18 lat. Ja sam się dziwię, jakie... No, 18 lat. Bohaterowie tych objawień należeli też do różnych klas społecznych. I teraz bardzo ważne podsumowanie. Po co ja w ogóle wam czytam? Odsyłam was do tej książki, bo książka potężna, jeżeli chodzi o wiedzę z zakresu mariologii, objawień, cudów. No, Vittorio Messori bada różne historie objawień, bada apokalipsę pod względem objawień maryjnych, bada koniec świata pod względem objawień maryjnych. No, dobra, wróćmy. Niezwykły przypadek Bernadetty oraz innych biednych i młodych wizjonerów nie powinien przesłaniać nam pewnej prawdy, a mianowicie, że Bóg Jezusa Chrystusa dokonuje swych wyborów w całkowitej wolności i że te wybory nie mogą być wciśnięte w żadne schematy, również w schemat, który każe nam wierzyć, że bohaterowie objawień są zawsze osobami świętymi lub przynajmniej niezwykle szlachetnymi. Zgodnie z teologią katolicką zjawiska charyzmatyczne, takie jak objawienia, wizje czy dar prorokowania, należą do kategorii łask gratis date, już sama nazwa mówi gratis date, czyli darmo danych. Są przyznawane niezależnie od tego, czy obdarzeni naprawdę na nie zasługują. Nie są potwierdzeniem świętości, nie trzeba być w stanie łaski, by, jak już wcześniej mówiliśmy, móc te dary otrzymać. Mówiąc krótko, Matkę Bożą widziały osoby te, co do których Pan Bóg zdecydował, że tak ma być. I byli to zazwyczaj i zawsze grzesznicy, znaczy bez zazwyczaj, zawsze grzesznicy. I z tych, którzy widzieli Marię, nie wszyscy zostali ogłoszeni błogosławionymi świętymi. Patrz, La Salette. Nie powinien więc dziwić fakt, że w swojej wolności Bóg może wybierać grzeszników,
osoby niewierzące, a nawet heretyków czy schizmatyków w cudzysłowie. Celem objawień nie jest jedynie dobro wizjonera. Może w ten sposób lepiej zrozumiemy La Salette, Lourdes, Fatima, czy też Medjugorje, wciąż badane przez Kościół. Ma ono służyć nie tylko całemu Kościołowi, ale wręcz całej ludzkości. I dlatego Maria w objawieniach, na przykład w Medjugorje, posługuje się symbolem serca, ponieważ symbol serca jest uniwersalny. Tym symbolem serca posługują się ludzie wierzący i niewierzący, ponieważ Medjugorje trwa ponad 40 lat, aby dotarło do wszystkich ludzi. O tym również mówi Jakow w tym cudownym wywiadzie, którego udzielił ojcu Livio Fanzadze. Wspomniane badania obalają również inny wszechobecny mit, a mianowicie, że objawienia nie są efektem zaburzeń hormonalnych okresu dojrzewania, czy też objawem histerii. Nie są też rezultatem biedy i ignorancji, bowiem spotkania z tajemnicą, z wielkiej litery, doświadczają w większości osoby, które nie należą do wszystkich tych kategorii jednocześnie. Otwieramy ostatnią w tym rozdziale teczkę. Autorem cytowanej myśli jest tym razem znany moralista Bernard Höring, który napisał tak. Jeśli ktoś mówi o Maryi, a jego serce jest twarde i zamknięte, to osobę taką należy określić mianem kłamcy. Maryja jest bowiem matką miłosierdzia i matką słuchającą. Mocne słowa moralisty Bernarda Höringa. Jeśli ktoś mówi o Maryi, a jego serce jest twarde i zamknięte, to osobę taką należy określić mianem kłamcy. Maryja jest bowiem matką miłosierdzia i matką słuchającą. Potężna dawka zdrowej wiedzy katolickiej, biblijnej, mariologicznej na temat Maryi. Mam mnóstwo jakby materiałów przygotowanych na podstawie tej książki, ale nie chcę was tutaj nimi zasypywać. Ta książka ląduje w sklepiku mocsłabości.pl, Vittorio Messori, opinie o Maryi. Książka bardzo gruba. Myślę, że... Nie wiem, czy tak mogę zaryzykować takie stwierdzenie, ale myślę, że każdy katolik powinien tę książkę przeczytać, żeby sobie jakby uporządkować wiedzę na temat Maryi, na temat Apokalipsy, na temat Biblii, Słowa Bożego, a właśnie objawień maryjnych, na temat końca świata, że tak powiem, wojen religijnych, pseudoreligijnych, różańca, mocy różańca, przesłania papieskiego, jeżeli chodzi o objawienia maryjne, o... Słuchajcie, dobra, kończę. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście na kanale Moc Słabości, za to, że razem zmierzamy do nieba. Podzielcie się swoim doświadczeniem takiej zwykłej, ale jednak niezwykłej wiary, bo często to robicie, doświadczając obecności Boga, który przychodzi do nas w Słowie Bożym i w sakramentach świętych, w Kościele katolickim, który jest arką ocalenia. Pamiętajmy, Maryja nigdy nie wyprowadza z Kościoła, ponieważ Maryja dała nam Chrystusa, a nie zabrała Chrystusa. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, jakby to powiedział Jakow. Do zobaczenia najpóźniej w raju, gdzie są tłumy ludzi. Dobrze, że tak jest.